Para buch, koła w ruch. Na jazdę takim pociągiem nikt nie narzeka. Jedziemy pociągiem, jedziemy parowozem, tak, mamy bilet, także cieszymy się. Choć w tym roku bez widowiskowej parady parowozów, które do Wolsztyna ściągały aż z zagranicy. Polskie linie kolejowe PKP zaplanowały tutaj remont stacji Wolsztyn, stacji Grodzisk Wielkopolski i w ogóle linii 357, która jest w remoncie. No i niestety mamy tutaj ograniczone możliwości ruchowe na stacji Wolsztyn. Mimo to do Wolsztyna ściągnęły tłumy. Mój dziadek pracował na parowozowni Iłowo, to jest czapka po nim. Akurat latarkę kupiłem. Ale postanowiliśmy przyjechać też takim, była okazja, ponieważ był pociąg turystyczny, którym tutaj przyjechaliśmy i no mamy cały dzień dla siebie. Czarek, którego dziadek też pracował w parowozowni, do Wolsztyna przejechał aż z Półtuska. Było też sporo turystów z zagranicy. To jest fascynujące, to jest przepiękne. To jest zapach historii. Historii, ale i nadal teraźniejszości. Jest jedynym miejscem, w którym jeszcze można spotkać czynny parowóz w ruchu planowym i oby jak najdłużej tak zostało. 115 lat, cały czas pod parą. Właśnie ten jubileusz przyciągnął tłumy nie tylko miłośników kolei. Przeżyła nietknięta I wojnę światową, niezniszczona II wojnę światową, a upływający czas przydaje jej tylko atrakcyjności. Parowozownia w Wolsztynie powstała jeszcze w ramach budowy linii kolejowych Prus w 1907 roku. Dziś jest jedyną parowozownią w Polsce i w Europie, która na co dzień przygotowuje parowóz do kursów w ramach regionalnych połączeń do Leszna i Poznania. Osiągnięcie naprawdę bardzo wybitne, tak? Nasze parowozy tutaj stoją w hali wachlarzowej 8-stanowiskowej. Jeżeli chodzi o wyposażenie, tutaj jest to kanał oczyskowy, gdzie ten parowóz musi się jakby przygotować do dalszej jazdy. Tak zwane szlakowanie parowozu zwiedzający mogli dzisiaj zobaczyć na własne oczy. Parowóz został usmarowany, nawodowany, nawęglowany. I tak co około 100 km trzeba te czynności wykonywać. Ze smarowaniem, z wodowaniem, z węglowaniem. I szykujemy się do dalszej jazdy. Gdzie dzisiaj jedziecie? Do Stefanowa i do Nowej Wsi. Na odpowiednie tory parowóz musi ustawić obrotnica. Z parowozami jak z kobietami każdy szczyci się niepowtarzalnym pięknem. Dumą wolsztyńskiej parowozowni jest piękna Helena, najszybszy parowóz przedwojennej Polski, który mógł ciągnąć skład z prędkością aż 130 km na godzinę. W Paryżu w 1937 roku ta jedynka zdobyła złoty medal jako najnowocześniejszy cud techniki. Polskie parowozy przedwojen słynęły ze swojej szybkości budowy. Numer dwa, ten numer jeden pojechał na wschód, Pagip. Paruski. Nie wiadomo dokładnie, co się stało z nim. Numer dwa został u nas. Niestety piękna Helena od 11 lat już nie jeździ, a nieczynny parowóz szybko koroduje. Na jej remont potrzeba kilku milionów złotych. Koło tak zwane bose, na tym jest obręcz i na każdej obręczy jest rysa. O, tu widzicie? Tu jest dokładnie rysa. Dopuszczalne zużycie tej obręczy. Zresztą nawet czynny parowóz też musi przechodzić raz w miesiącu rutynową, ale konieczną kosmetykę. Parowóz pracuje pod parą maksimum 30 dni. Jak 30 dni jest pod parą, aktywny, powstaje kamień kotłowy. To jest niedobre zjawisko dla kotła, bo kamień kotłowy osadza się na ściankach kotła i nie jest przewodnikiem ciepła. Ten parowóz może pracować maksymalnie 4 tygodnie i jeden tydzień przerwy do mycia kotła. Dyrekcja parowozowni wierzy, że po remoncie linii i stacji Wolsztyn parowozy znów pociągną wagony do Poznania. Mam nadzieję, że po 5 listopada zawitamy z powrotem w Poznaniu. No i będziemy czynić starania, żeby jeździć jak najdłużej, remontować te parowozy i żeby ten ruch utrzymywać. K to jest parowóz kusy albo krótki i dlatego ta literka jest wciśnięta. Nie ma tego tendra wydzielonego, widzicie? A o ciekawostkach związanych z parowozami przewodnicy wolsztyńskiej parowozowni będą opowiadali również jutro. Jutro też będzie można wsiąść do tego niebyle jakiego pociągu i wybrać się w podróż po okolicach Wolsztyna. Krzysztof Czub, Puls Dnia.